Dzisiaj będzie takie coś. I jedna nowość. Dzień dobry. Zacznę od nowości, żeby nie było. Dzisiaj nowością dla mnie, bo jeszcze nigdy nie próbowałem, a już wiele ludzi spróbowało, to będzie Cube 2.0 o pięknej nazwie Lump of Cube. Więc taka sytuacja. Leciutko pachnie. Nie jest mentolowy. Robimy standardowy Bayer, czyli ja po swojemu go otworzę, czyli nie będę tej foliki maksymalnie całej zdzierał, bo mi się lepiej trzyma z tą foliką z tego powodu, że po prostu tak się z rąk nie wyślizguje. Poczekajcie. O, coś takiego. Więc tak się z rąk nie wyślizguje. 3-półdniowy zarost. Coś już tutaj na twarzy wychodzi. Już myślałem, a może od nowa zacznę zapuszczać brodę, bo już jakiś kształt zaczyna się robić, no ale nie mogę na razie. Pierwsza najważniejsza rzecz. Żona by mnie musiała podać wtedy jakimś torturom. Nie wiadomo, czy bym po prostu po tych torturach mógł w ogóle cokolwiek robić, nawet pielęgnować brodę. Druga sprawa, no tak jak mówię, obiecałem wam, o, rozporek mam nawet otwarty, ale to się wytnie. Obiecałem wam, że będę na chwilę, na dzień dzisiejszy troszeczkę się golił. I no, nowości jako tako nie mam, ale mam takie kosmetykowe nowości, o których nic nie jestem w stanie powiedzieć, no ale żeby nie było. Więc dzisiaj taka, ale dzisiaj będzie kontynuacja golenia się moimi maszynkami stalowymi Single Edge na system Feder Artist Club. I dzisiaj będzie maszynka Above the Tie Bambu, bo taką ma rączkę, głowica SE1, czyli głowica z zamkniętym grzebieniem. Zwilżę twarz. Nie lubię mieć mokry gust, bo mi woda wysusza. Nakładajmy kochę. Tak delikatnie, powiem wam. Tak, jakiś delikatny zapaszek. Czarna. O. Na wąsach widać, troszeczkę mi zostawiła za far. Biła tak troszeczkę na ciemny kolor. Bardzo delikatnie pachnie, bo na przykład czarna bez zapachowa ogólnie praktycznie nie czuć. A to tak delikatnie, czyli wydaje mi się, że coś, żeby było tak bidi czuć. Co to za zapach? Nie wiem. Przyjemny zapaszek taki. Kostka pewnie tak jak wszystkie. Tutaj mówię, tutaj tylko wchodzą tam naprawdę nuty zapachowe, choć powiem wam, kurde, cały czas tak sobie myślę, ta kostka Glocube, ta taka błyszcząca, że ona dla mnie ma najbardziej śliski taki film przy spłukiwaniu twarzy. Jest taka frania śliska, a może to jest takie jakieś moje, ale tak ze 3 razy mnie to zaskoczyło. Zawsze jak spłukiwałem twarz, to takie mi się to, kurde, śliskie wydawało. Dobra, proszę państwa, lecimy z koksem. Aha, co będę używał? Ariane Devans, Choco Cabano, czekoladowe mydełko po goleniu. Star Jelly firmy Phoenix z serii tego Kados Cad. Bardzo fajny zapaszek, nawet mi się to mydło podoba. Jeżeli chodzi o zapach, to jest mydło, które kupiłem w Polsce. Jedno jedyne, nie, to w Polsce kupiłem? Nie, w Polsce kupiłem Byruma, to kupiłem w Stanach i bardzo mi się spodobał zapach, a wiem, że to mydło kadowskie w Polsce jest dostępne. Tych mydełek jest niewiele w Polsce, ale między innymi to jest dostępne i ten zapach i mydła, i tego starczeli, który nie jest dostępny, jest bardzo fajny i myślę, że może się wszystkim podobać. Pędzelka, którego użyję. Jakiś tu mały przemeblunek. Pędzelek West Coast Shaving Borsuk Silver Tip 24.
Mydełko przegrzmocone do michy od Paweł Peksa. Wyrobię pianę, albo jeszcze nie. Maszynka. Maszynka Abel Detail. Coś takiego. Już ją wyciąg... Aha! Żyletkę już, poczekajcie. Tak jak mówiłem. O, ostatnio się goniłem tym sprzętem. Wymyłem go i żyletkę do papierka wyszmotnąłem. I żyletka to było Kai, ten protacz, coś tam. O! I to będzie drugie golenie tą żyletką, ale wyróbmy pianę, nałóżmy ją na twarz i potem zamącimy żyletkę. Potem zamącimy. Mocna czekolada, akurat w przypadku Ariane Denas Choco Cubano ten czekoladowy zapach jest taki najmocniejszy chyba. Nawet może ciut mocniejszy od Phoenixowego. Najbardziej czekoladowy i bardzo mi się podoba. Powiem szczerze, na taki też mocny zapach typowej go takiej czekolady gorzkiej liczyłem w tym mydełku. Ostatnio się goliłem, co odkupiłem od kolegi z forum. Zawsze zapominam, nie wiem jak się... Nie pamiętam jak się firma nazywa, ale tam jest jednak znacznie bardziej taki... ciasteczko, o, może w taki sposób takie ciasteczko i w ogóle nie ma praktycznie czekolady, choć kolega mnie o tym poinformował, ale stwierdziłem i tak biorę i o, nie, pomyliłem, co ja gadam, chodzi mi o Cuba czekoladowego, liczyłem, że będzie taki mocny zapach czekoladowy i właśnie myślałem, że z tym ciasteczkowym mydłem to będzie takie fajne połączenie, a ten Cube czekoladowy, mówię, jest bardziej mleczna czekolada, taki, wiecie, taki Nesquik, takie rzeczy, a nie takie wytrawne kakao, nie taka wytrawna czekolada. Myślę, co mi się tu popitoliło? Powiem szczerze, wypadło mi z głowy i wiedziałem, że jakiś miks chciałbym stworzyć i już wszystko teraz wiem, o co mi chodziło, że myślałem, że w Cubie, trochę dodam wody, że w Cubie tym będzie typowo takie mocne jakieś kakao, a tu nie, zrobili sobie taki lightowy, ale zauważyłem, że ogólnie w kosmetykach do golenia, w mydłach, nie mydłach, te czekoladowe mydła, czy kakaowe, czy jak one są wszystkie takie mniej właśnie mocne, mniej wytrawne, bardziej takie słodkie. Ale mi bardzo odpowiadają. Ale chyba najbardziej mi jednak odpowiada Phoenixa zapach, ale bardzo niewiele mniej od tego Choco Cubano Ariane. Dobra, mydełko wyrobione. Nałóżmy go na twarz, najpierw na malarza, czyli żeby wszędzie siadło. A teraz troszkę muszę zmoczyć pędzel i lecimy z masażem twarzy, z dodatkowym wyrabianiem. Z maszynki, z której będę dzisiaj korzystał, czyli Abel Detail ATT Single Edge na System Funk z głowicą SD1, czyli zamkniętą. Jest to głowica już leżąca do agresywnych. Kiedyś na forum Brzytwa.org napisałem, że kupiłbym z chęcią głowicę, tylko samą głowicą SD2 z otwartym grzebieniem, żeby mieć taki komplecik, choć nigdy te sprzęty Abel Detail z głowicami otwartymi mi jakoś nie podchodziły, ale mimo wszystko się tak zdecydowałem, żeby po prostu mieć, ale nie było odzewu. Chyba nawet ogłoszenie cały czas tam wisi. Dobra, mydełko nałożone. Rozkręcam głowicę. W tej głowicy, również w czapeczce, są takie wypustki i już na te wypustki położę żyletkę. Są znacznie mniejsze te wypustki niż mongusę. Podkładkę tu mam.
skręcam i co? No i tak to wygląda. A jak to tak wygląda, o jeszcze może, nie jest jakaś wielka ekspozycja, choć mała też nie jest. Gap, czyli prześwit, też nie jest wielki. Ale lecimy z koksem. Po przyłożeniu tej maszynki do ciała i golenie jest znaczna różnica, jeżeli chodzi o agresję od Mongoose. Jest to dużo agresywniejsza maszynka w porównaniu do niej, do Mongoose, ponieważ Mongoose ja w ogóle przy trzecim przejściu czuję na 5, czyli końcówka łagodności już można powiedzieć, a u mnie w skali nie ma jakichś rewelacji, ale ciut lepiej niż Mongoose po pierwszym przejściu, jeżeli chodzi o szyję. Jeżeli chodzi o szyję. Leci, no, zaraz mówię, 3,5 dniowy. Nie, ścina, trzeba troszeczkę skontrować maszynkę. Pod samym ciężarem, w moim przypadku, w przypadku mojego zarostu, ona troszeczkę by odskakiwała. Jeszcze takiego zarostu, jak mam teraz, ten 3,5 dniowy, ale po pierwszym przejściu jest naprawdę rewelka. Wąsa nie szarpie. Powiem wam, tymi moimi maszynkami stalowymi, to jest druga teraz, naprawdę ścinanie wąsa niczym się nie różni od ścinania zarostu z twarzy, gdzie innymi maszynkami, nawet powiem wam, brzytwą i szawetką, chwycenie jest takie wyczuwalne. A w przypadku, to jest druga moja maszynka stalowa, którą teraz się golę, ścinanie tego wąsa z pierwszego naprawdę idzie świetnie. Jakbym ocenił tę maszynkę na pierwsze przejście, jej na pierwsze przejście dałbym takie 5, 5,5, czyli już średnio, zaczyna się już średnio, mało agresywna, nawet nie średnio, ale już tak bym ją ocenił. Gdzie tamta Mongoose jest no, nieporównywalnie łagodniejsza. Bo tam ją na pierwsze przejście, to jakąś taką mi daje 3-3,5, czyli bardzo. Jedynym mankamentem, albo nie mankamentem, no ale może w przypadku maszynek single edge, i to już nieważne, czy na system FAK, czy na żyletki gemowskie, czy na żyletki one blade'owskie, czy na jakieś SIG injector, to jest to, że mamy tylko z jednej strony ostrze i częściej musimy płukać maszynkę, bo nie obrócimy na drugą stronę, bo tu nie ma ostrza, więc częściej płuczemy tę maszynkę i to jest jedyny, można powiedzieć, jakiś mankament dla tych, którzy rzadko płuczą maszynkę, bo mogą na drugą, są tacy, co mają taki zarost, że pierwsze przejście robią bez spłukiwania maszynki, pierwsza, jedna część żyletki, jedna strona, druga strona. Proszę Państwa, jestem ogolony, ale powiem wam, po pierwszym przejściu znowu maszynką Mongoose lepiej policzki miałem dogolone. Tak mi się wydaje. Albo równie nieco. Wszędzie idealnie. Tutaj nie jest tak równo, ale tu szyja jakby ciut była lepsza. Ale też rewelacji nie ma, wam powiem. Dobra, puczę twarz po pierwszym przejściu i lecimy z drugim. Cube. Podobnie jak poprzednicy. Film zostawia, jest ta śliskość, zapach tego Cube'a, no mówię, bardzo taki przyjemny, bardzo taki delikatny, taki amerykański, wiecie, tak jak kosmetyki te Phoenixa, niektóre mają taki gdzieniegdzie posmak takiego zapachu, to właśnie ten Cube bardzo delikatnie, a mydełko czekoladą grzmoci, choć teraz przy drugim nałożeniu słabiej czuć tą czekoladę, tak troszeczkę ona traci na mocy przy wyrobieniu. Niektóre mydła
ze słoika pachną mocno, jak się wyrobi, to jeszcze dodatkowo dostają jakiegoś takiego, wiecie, buta. Tutaj to mydełko zamieniło się z wytrawnej czekolady, z wytrawnego kakao takiego, takie właśnie już lekko zalatujący większą ilością mleka takiego, wiecie, nesquikowego. Drugie przejście. Na razie nie czuję wzrostu agresji. Już będziemy widzieć szyję. Czuć ją mocniej. Trzeba delikatnie kontrolować w moim przypadku. Agresja już teraz wzrosła. Dawałbym ją nawet na tak 6, 6,5. Czyli maszynka agresywniejsza. Ale ładnie mi tą szyję potraktowała. Tak ładnie, że jestem kurde. Już miałem nawet użyć wulgaryzmu z zachwytu. Ale się opanowuję przed kamerką. W życiu codziennym zupełnie na odwrót. Mocno i dużo przeklinam. Wiem, nie ma się czym chwalić, ale to w formie takiego usprawiedliwienia bardziej. No powiem wam, rewelacja. Lubię swoje stalowe maszynki Single Edge na system FAK. Naprawdę, robią mi tyle kurde radochy za każdym razem. No świetnie jest. Lecimy w poprzek. Czuć tę maszynkę na twarzy. Jeżeli chodzi o czucie, to wolałbym, żeby mongusę była tak odczuwalna. Bo czuję, co ścinam. Tam w mongusie już przy drugim przejściu, a przy trzecim wydaje mi się, że ona w ogóle nie goli. Ona goli, ale robi to bardzo delikatnie. A tutaj czuję i słyszę. Co mi bardzo, to bardzo odpowiada. Jakby ktoś, proszę Państwa, oglądający miał głowicę z otwartym grzebieniem SE2, a chciał się jej pozbyć, tylko mówię, samej głowicy rączek nie potrzebuję, bo i tak z tą rączką mi to odpowiada. Proszę, piszcie, ja chętnie będę próbował, o ile wystarczy pieniędzy, odkupić od Was, a jeżeli nie, no to może dogadamy się na jakąś ratalną. Ratalny handel. Bo wiecie, człowiek za dużo kasy wydaje na kosmetyki, to brak na podstawowe rzeczy do golenia, czyli na maszynki. Dobra. Kurde, gładziutko pod nosem. Kurde, powiem wam, no. Zachwycony jestem tymi maszynkami. Naprawdę. Nie zachwycony globalnie ogólnie tymi maszynkami, tylko zachwycony, że ja z nimi tak się dogaduję, bo tak jak mówię, pamiętajcie i zawsze to sobie bierzcie tam pod rozwagę. Trzeba sobie znaleźć swoją maszynkę. Ja znalazłem swoje maszynki. Ostrość, nie ostrość, tylko agresywność nie wzrosła. 6,5 daje. Drugie przejście. Do widzenia. Kończę golenie. Tak czuć. Gdzieniegdzie jeszcze na szyi. Ale tak naprawdę mogę odejść. Płuczę twarz. Naprawdę świetnie. No świetnie. I powiem wam tak. Tak mówię, że lepiej lubię mongusę, tą maszynkę, co miałem poprzednio. Ale tam też uwielbiam. No powiem wam, przez to właśnie, że ją bardziej czuć na twarzy. Nie wiem, kurde. Miałbym ciężki orzech do zgryzienia. Ciężki orzech do zgryzienia.
No zobaczymy, co trzecie przejście mi pokaże. Dobra. Lecimy z trzecim przejściem. Nie wzrost w sławie, agresja. 6,5 jej daje. Są tacy, co mówią, że tą maszynką się nie są w stanie ogolić, a EZ1, EZ2, czyli z otwartym grzebieniem, to już w ogóle masakra. I dlatego tak myślę o tym otwartym grzebieniu, bo dla mnie ta jest po prostu na chwilę obecną tylko agresywna. Na początku skali agresji 6,5 na 7 jej nie daje, a już nie wspomnę, jak już się 8 to. Więc bardzo gładko i bardzo super mi wykańcza to, co jeszcze gdzieś czułem. Dziękuję, jest perfekt. Poczekajcie jeszcze tu. Jak tak mocno naciągnę skórę, to jeszcze ten zaraz gdzieś tam wyskoczy. O. Gra. Lecimy pod włos poliki. Idzie świetnie. I cały czas do końca, cały czas czuję, że coś chwyta jeszcze. Co słychać i faktycznie czuć. Moje takie miejsce, gdzie mi tu zaraz rośnie we wszystkich możliwych kierunkach. Najbardziej się tu kręci. Ale widzicie? Więcej poprawek robię niż mongusę. Czyli wydaje mi się, że mongus jest skuteczniejsza i łagodniejsza, i to nawet razem z cudnie. Zobaczymy, jak się zachowa w najtrudniejszym miejscu do golenia podwóz u mnie, wąsa, jak go goli. No. Już bardziej nie naciągnę. Jeszcze może. Dobra. No i lecimy z tym wąsem. Tu jakieś lekkie. Przyjemniejsza mongusę, tu już tak agresję na 7 bym. Ale jeszcze tu czuję, kiedy ja tak nacisnę. O, muszę na perfekcyjnie. Dobra, proszę Państwa, powiem Wam,
całkiem to golenie pod... pod nosem, pod włos było agresywniejsze, czuć było bardziej maszynkę, ale tylko jako agresję, a nie jako nieprzyjemne. Całkiem przyjemnie pod nosem mnie ta maszynka goliła. Ciekawe, czy wyskoczą jakieś mikrozacięcia. Zaczerwienienia chyba tak, ale mikrozacięcia chyba nie, choć może tu coś, nie, to bardziej takie zaczerwienienia. No proszę Państwa, jestem ogolony świetnie, ale troszkę więcej poprawek robiłem niż Mongusę. No, Mongusę szybciej dochodzę do tego momentu, czyli dla mnie Mongusę jest bardziej skutecznym sprzętem. I tyle. Ale ta, z racji tego, że jest bardziej agresywna, kurde, nie wiem, teraz chyba wybrał ją, kurde. Lubię bardziej agresywne maszynki, czy to się nagrywa. Naprawdę lubię czuć bardziej maszynkę na twarzy, bo wtedy wiem, że coś się dzieje. Nie lubię takich maszynek, gdzie... Bo ja tych maszynek mam sporo. Jakbym się jedną golił, tylko taką jedną miał, to bym wszystko wiedział. A tak to ja pierdzielę. Nie wiem, co bym wybrał. Już na chwilę obecną wariuję. Dobrze, że mam, dobrze, że ja nie muszę mieć dylematu, że mam zostawić jedną. Jestem dogolony maksymalnie. Z wielką precyzją się podszedłem do tego golenia wszędzie, tu, po... Kurde, dobrze, że w ogóle do nosa nie wbiłem z tą maszynką i nie podgoliłem. Jest po prostu rewelka. Cieszę się, bo to niedzielne golenie. To przynajmniej jakaś taka osłoda tego smutnego dla mnie dnia. Bardzo fajny zapaszek kadowski, naprawdę. Bardzo fajny te stargeli, zarówno kadowski, jak i ten Bayrou. Takie po prostu delikatnie, fajnie pachnące, takie, że każdemu by się był w stanie spodobać. No jest, kurde, dokładność. Jest po prostu gładź idealna plus. O ile można jeszcze mieć coś więcej, to tu jest plus dzisiaj. Kurde, myślałem, że użyję może dzisiaj Aounu, a dokładnie nawet nie tak Aounu, choć Aounu też mam. O! Coś się pokazało. Tego takiego, wiecie, ja znajdę. Mam te takie Phoenixowe, te takie sticky, nie wiem co to jest, a nawet jeszcze zapakowane, bo mówię, jedno tutaj mikrozacięcie, wszędzie indziej, tutaj zaczerwienienie. No nigdzie, ale na takiego bidi to nie będę używał, mam to w nosie. Proszę Państwa, widzimy się znowu za parę dni. Za dwa, może trzy, może cztery, a może za dwa i będzie... No to teraz z ręki dogrywam, bo mi właśnie bateria siadła, wiecie, w kamerce. Chyba zostawiłem wczoraj, cały czas była włączona, bo ja dzień wcześniej zawsze sobie biorę kamerkę, sprawdzam, czy jest miejsce. No i co? I dlatego tak łączymy to, taki trochę ten... Wiecie, nie wiem, czy tu się da troszeczkę poszerzyć, ale chyba się nie da poszerzyć kadru, bo tak przednia kamerka działa. Więc żegnam Was i tak jak mówię, za dwa, może trzy dni będziemy się widzieć ponownie, a na dzień dzisiejszy życzę Wam miłej niedzieli. Zapraszam Was na forum brzytwa.org. Trochę łapa mi się trzęsie. Zapraszam Was oczywiście na swój kanał. No i co? A na chwilę dzisiejszą lufa, strzała, hej, cześć. Żegnam Was czule.